za Chrystusa, tę najświętszą ofiarę, prześwięt, ofiarę Jezusa Chrystusa. Bogu złożę w intencji nas, będących na tej mszy świętej teraz, intencji tych, którzy byli na mszy świętej wcześniej, ale również w intencji tych, którzy jeszcze na mszy świętej nie byli, może długo nie przyjdą. A czynimy to dlatego, aby znaleźć upodobanie w oczach Boga. Dlatego, że Bóg Ojciec tak umiłował świat, czyli nas. Bóg Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Msza Święta to jest całe życie Jezusa Chrystusa w mgnieniu oka dla nas, dla naszego zbawienia. Tu jest niebo, czyli zamysł Boga Ojca, by powołać nas do istnienia, żeby dać nam świat, abyśmy przez pracę czynili sobie ziemię poddaną, żeby ona nam służyła w drodze do nieba, do domu Ojca. Tutaj na mszy świętej jest Nazaret, kiedy Archanioł Gabriel przychodzi do jednej z nas, najświętszej z nas, najświętszej Maryi Panny i przynosi jej dobrą nowinę, wolę Boga objawiaj, bo znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Tutaj na tej mszy świętej jest również owo maryjne tak, czyli amen, zgoda na to, co zostało jej powiedziane, obwieszczone od Boga. Tutaj jest Betlejem, gdzie Słowo Boga zamieszkało pośród nas, dla nas, dla naszego zbawienia. Tutaj wreszcie jest te wszystkie wydarzenia, cudowne rozmnożenia chleba i katechezy Pana Jezusa, cudowne uzdrowienia i chorych, i chromych, i ślepych. Na mszy świętej to wszystko jest. Wreszcie na mszy świętej jest wieczernik, ale jest duże Golgoty. I to Chrystusowe pragnę. A my już wiemy o tym, że największym i jedynym pragnieniem Jezusa Chrystusa było wypełnić wolę Ojca, który jest w niebie. A pragnieniem Boga Ojca, który jest w niebie, Jego wolą było to, aby odzyskał tych wszystkich, którzy gdzieś tam w życiu się pogubili, czyli nas. Żeby nas odzyskał, żeby nas z powrotem miał, bo stworzył nas przecież dla siebie w jednym celu, po to, żeby nas kochać, żeby nas obdarzyć sobą. Msza Święta to jest ten moment w historii świata, kiedy Chrystus odzyskuje nas dla Ojca, odkupuje nas. Płaci za nas nie byle czym, ale swoim najświętszym ciałem i najświętszą krwią. Uroczystość Bożego Ciała służy do tego, abyśmy i sobie przypomnieli, światu obwieścili, że Bóg z powrotem nabył nas dla siebie, odkupił nas, uczynił nas z powrotem wolnymi ludźmi, takimi, którzy na powrót mogą być przybranymi dziećmi Boga Ojca, który jest w niebie. Przepraszajmy zatem Boga za wszystkie grzechy nasze, a szczególnie za te grzechy, które były wyrazem naszej obojętności, albo nawet i wrogości wobec najświętszego ciała Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę jednocześnie, abyśmy mogli naprawdę godnie i w sposób wielki, święty czcić dzisiejszą tajemnicę wiary, czyli najświętsze ciało i najświętszą krew Jezusa Chrystusa. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą nową, czynnie i zaniedbanie. Moja wina, Niech się z nim
przyjmuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pan jest, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. Rzekł do nich Jezus:
Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpi. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bardzo mi zależy na tym, żeby was właściwie dzisiaj, no, na końcu języka mam takie słowo, pragnienie dopieścić. Chcę zrobić to na samym początku naszego, no, właśnie zatrzymania się przy Jezusie Chrystusie. Zastanawiam się, w jaki sposób to zrobić. Taka myśl chodzi mi po głowie, że będzie chyba naprawdę na miejscu, jeśli zwrócę się dzisiaj do was, no właśnie z takimi słowami, z takim wyznaniem. Miłośnicy ciała Chrystusowego. Umiłowani miłośnicy ciała Chrystusowego. Bo nic innego nam dzisiaj nie kazało przyjść na mszę świętą. Jak tylko i wyłącznie Boże ciało. Boże ciało. No to jak? Bóg ma ciało? Co to za Bóg? No przecież nawet na katechizmie uczono nas, że Bóg jest duchem doskonałym. Duchem doskonałym, ale duchem, który nie może się mylić ani nikogo w błąd wprowadzić. Tutaj nagle miłość do Bożego ciała kazała zatrzymać nam codzienność naszą. W kalendarzu żeśmy umieścili kartkę czerwoną, czyli powiedzieli światu stop. I sami przybiegliśmy do świątyni, aby stanąć, mój Boże, znowu przed Bożym ciałem. I żeby popatrzeć na Niego, na nie nie z odrazu, nie z obrzydzenia, ale właśnie z miłością. Dlatego na pytania, kimże ja jestem, warto, żebyśmy sobie, no właśnie dzisiaj i od dzisiaj powtarzali to wielokrotnie w ciągu dnia. Ja jestem człowiekiem, który jest rozmiłowany w Bożym ciele. Który jest rozmiłowany w Bożym ciele. Ta prawda jest gorszącą dla Żydów, i dla muzułmanów, i dla wielu, wielu innych. Dlatego, że oni cały czas twierdzą, że Bóg nie ma ciała, że jest duchem. Ale chrześcijanie wiedzą, że On, odwieczne Słowo Boga Ojca, Syn Boży, druga osoba Trójcy Przenajświętszej, dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. I w XII stuleciu on sam upomniał się u pewnej siostry zakonnej właśnie o to, żeby ustanowiono święto jego ciała, przenajświętszego ciała i przenajdroższej krwi. Trwało to odrobinę, dlatego że ona, biedula, aż 22 lata zwlekała z tym, żeby z tą wolą Boga podzielić się z biskupem i z przełożonym klasztorem. Procesy Bożego Ciała pojawiły się dokładnie 100 lat później.
A więc tak na dobrą sprawę, to dzisiejsza uroczystość w odrobinę dzisiaj w takiej skromniejszej formie nie z naszej winy, ale z woli Bożej znów. Dlatego, że co się dzieje, to tylko i wyłącznie z Bożego dopusty i z Bożej woli. A więc również w odniesieniu do Bożego Ciała, do uroczystości Bożego Ciała, do uroczystości Przenajświętszego Ciała i Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa, tak jak i do mszy świętej. Pan Bóg powiedział, żebyśmy, mój Boże, no, wypłynęli na głębi. Wypłynęli na głębi. I rzeczywiście pamiętali, że nasze świątynie nie są puste. Że nam, uczniom Jezusa Chrystusa, nie towarzyszy rozterka, czy Bóg zamieszka w naszym Bożym domu, w naszych świątyniach. Bo wiemy, że w tabernakulum jest najprawdziwsze, rzeczywiste ciało Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba. Boże, święty Jan Maria Wianney, tak jak Wy, człowiek zakochany w Bożym ciele, zobaczcie, jak świetnym i pięknym towarzystwie przebywamy, jeśli trwamy we wspólnocie odkupionej przez Jezusa Chrystusa. Święty Jan Maria Wianney jest naszym bratem, a to naprawdę wyjątkowo gorliwy w pobożności człowiek. Kapłan. Kiedy sprawował mszę świętą, kiedy pewnego dnia zaczął mówić kazanie, pod wzorem świętego Jana, tak jakby się zaczął, powtarzał tylko i wyłącznie jedno zdanie, pokazując na tabernakulum. On tu jest. 40 minut. Miłość do Bożego Ciała kazała mu dokładnie powtarzać wielokroć tę dobrą nowinę, że Bóg jest z nami w swoim ciele po wszystkie dni aż do skończenia świata. Wypowiadając te słowa i wskazując dokładnie miejsce, w którym miejscu On jest, gdzie On jest. On tu jest. On tu jest. Przez 40 minut. Dlaczego? Żeby nie było takiej osoby w Kościele, która by o tym nie wiedziała. Która by sobie nie zdawała sprawy z tego, że w momencie, kiedy wchodzi do świątyni katolików, to On tu jest. Jest taki moment na mszy świętej, kiedy Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego uzdalnia nas do tego, abyśmy mogli przyjąć ciało Pańskie, Boże ciało. Życzę Wam takiej wrażliwości Ducha, nie tylko dzisiaj, żebyście zaraz po komunii świętej tak po cichu samemu sobie, pokazując na swoje wnętrze, powiedzieli: On tu jest. Żebyście wracając do domu, do tych, których kochacie, pełni obecności Boga, swojemu mężowi, żonie, dzieciom, babci, wnukom, sąsiadowi, mieli odwagę powiedzieć: On tu jest, On tu jest. Nie po to, żeby nas potępić, ale po to, żeby nas zbawić. Niech zatem dzisiejszy dzień będzie dniem wielkiej uroczystości. Niech cały świat dowie się poprzez Was. Dzięki Wam, że nasz Bóg, Jezus z Nazaretu, ma ciało. Że Bóg ma ciało. Thank you.
podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Thank you.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego pójście. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Naszymi domami, mamy obudowane po
także po to, abyśmy się zatrzymali przed Bożym ciałem, który jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pokazywaliśmy mu naszą codzienność, nasze życie, nasze mieszkanie, naszą codzienność, wierność, codzienną wierność wiemy. Dzisiaj odrobinę się sytuacja odwróciła, z woli Bożej jeszcze raz powiem. Dzisiaj to my w procesji mamy przyjść do Pana Jezusa. Że jedyny ołtarz, który jest w naszej parafii, gdzie On jest, po prostu On tu jest. Tak podzieliliśmy, żeby te 4 godziny, które są przed nami, one żeby były wypełnione no właśnie takimi częściami naszej parafii, a więc po 13, do godziny 14, będą mieli swój czas przed Bożym ciałem. Mieszkańcy domu Jaśnista 13, 15a, 15, Warszawska 6, Wybrzycka i Potocka 4, od 14 do 15, Potocka 6, 8 oraz Mickiewicza od godziny 15 do 16, mieszkańcy przy ulicy Klaudyny, czy w domach przy ulicy Klaudyny i od godziny 16 do godziny 17. Swój czas, taką swoją audiencję u Jezusa Chrystusa przed Bożym ciałem mają mieszkańcy do przy ulicy Gwiaździstej. W czasie tych nabożeństw będziemy je rozpoczynać odczytaniem tych fragmentów Ewangelii, które normalnie nam towarzyszyły przy kolejnych ołtarzach. Odrobinę tylko sytuacja się odwróciła, treść zostaje absolutnie ta sama. Boże ciało mamy do czynienia pod postacią chleba, dokładnie z tym samym Bogiem człowiekiem. I to rzeczywiście będzie okazja do tego, abyśmy wyznali może to właśnie swoją miłość, nasze przywiązanie do Niego. Abyśmy wyznali Jezusowi nasze przywiązanie do Niego. Wystawimy teraz na święcie sakrament demonstracji, przejdziemy w proces do Kościoła, wrócimy i rozpocznie się adoracja. Prawdziwy Bóg jesteś z nieba, prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostyni jest Bóg żywy, w tej hostyni jest Bóg żywy. On zakryty, lecz prawdziwy. Choć zakryty, tym najświętszym sakramencie. Z nieba stawa w tym momencie, z nieba stawa w tym momencie.
jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, że chleb ciało boskie przemienił, że chleb ciało Adam pożywać zostawił, Adam pożywać zostawił, sąd zabrynę host Chrystus zbawił, sąd zabrynę host Chrystus zbawił. Święty mocy nieśmiertelny, święty mocy nieśmiertelny, Majestatywny Syn Niezmienny, Majestatywny Syn Niezmienny. Thank you.
Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej Hosyni. Bądźże pozdrowiona, święta Krynico. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej Hosyni. Bądźże pozdrowiony, boski kapłanie, przyjm nasze ofiary, usłysz błaganie. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyni. Witaj, Jezu, Synu Maryi. Świętej Hostyni, bądźże pozdrowiona, żywa ofiaro, chroń nas przed doczesną i wieczną karą. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, w świętej hostyni. Bądźże pozdrowiony, dobry pasterzu, Tyś nam duszę swoją za nas na krzyżu. Thank you.
Który żyjesz i królujesz na wieki